No dobra, to dzień dobry się z Państwem po raz kolejny. Kolejne recenzje na kanale. Jak widzicie, dzisiaj będziemy rozmawiać sobie na temat motocykla, jakim jest KTM 790 Adventure. Zatem standardowo zainteresowanych serdecznie zapraszam. Hehe. Na wstępie należy zauważyć, że widoczny tu motocykl, czyli KTM 790 Adventure, jest podstawową wersją, średnio nadającą się w bardziej wymagający teren. Wersja oznaczona dodatkowym symbolem R jest niewiele droższa, ale daje o wiele więcej możliwości poza obitym asfaltem. Teoretycznie ten motocykl miał zdeklasować konkurencję po zjechaniu z asfaltu i możliwe, że tak jest, ale tyczy się to raczej wersji KTM 790 Adventure R, którą niestety nie było dane mi jeździć. Dlatego to, co powiem w dalszej części tej recenzji, tyczy się wyłącznie tej uboższej wersji. Uboższej, ale nadal niezłej. Motocykl, który dostałem na testy, był dodatkowo wyposażony w kostkową oponę godną trudów rajdu Paryż-Dakar, a nie latania wokół komina po asfalcie. Musicie to też mieć na uwadze, bo taka opona zmienia odczucia wynikające z jazdy. A ponieważ ten motocykl scharakteryzowałbym jako pożeracza kilometrów, a nie terenówkę, to lepiej pasowałaby tu standardowa opona. A teraz gaś cyferek. Pojemność skokowa to oczywiście 799 cm3, maksymalna moc 195 koni i jest dostępna przy 8000 obrotów. Maksymalny moment obrotowy zaś to 88 Nm przy 6600 obrotach na minutę. Mamy sprzęgło antyhoppingowe, ramę ze stali chromowo-molibdenowej wykorzystującą silnik ekoelement nośny, skok zawieszenia z przodu i z tyłu to 200 mm, z przodu jest to WP Upside Down, a z tyłu WP amortyzator typu Monoshock. Z przodu dwie tarcze 320 mm i czterotłoczkowe zaciski, z tyłu tarcza 260 mm i dwutłoczkowy zacisk. Siedzenie znajduje się na wysokości 850 mm, bak ma 20 litrów, a motocykl na sucho waży 189 kg i w zasadzie jest jednym z najlżejszych motocykli w tej klasie. Możecie go wyrwać już za około 52 tysiące złotych. KTM opisuje 790 ADV jako motocykl sportowo-rekreacyjny na wyprawy travel enduro o genotypie i potencjale pozwalającym na jazdę off-road. I z tym się zgodzę, choć na trudniejszy off-road przydałoby się to lepsze zawieszenie z R-ki. Aczkolwiek R-ka, o ile się nie mylę, nie posiada w standardzie quickshiftera i downshiftera. Ale ponoć niektórymi elementami tych dwóch motocykli można sobie swobodnie żonglować podczas składania konfiguracji pod siebie. I to dobrze, bo od razu wziąłbym wyższą szybę z R-ki. Jeśli jednak szukacie motocykla, który na długo wytrzyma bez dolewek paliwa, to znaleźliście. Ponoć zasięg do 450 km, a spalanie na poziomie 4,2 litra na setkę. Mi zasięg skończył się przed 400 km, a spalanie wyszło bliskie 6 litrów na 100, czyli klasycznie większe niż podaje producent. Niemniej jednak, mając w pamięci, jak przebiegały jazdy testowe na tym motocyklu, to jestem pewien, że przy normalnym traktowaniu spalanie w okolicach 4,5 litrów to nic trudnego do uzyskania. Dwucylindrowy silnik KTM LC8C nowej generacji ponoć nie ma sobie równych wśród dwóch garów, choć mi bardziej podeszła charakterystyka w Tenerze, która lepiej radzi sobie z dołu. Poniżej 4000 obrotów KTM ma drgawki i to pomimo dwóch wałów wyrównoważających. Jednak na dłuższą wycieczkę wolałbym KTM-a z powodu wielostopniowej trakcji, trybów jazdy typu deszcz, teren, szosa oraz świetny ABS, którego praca, podobnie jak trakcji zresztą, jest uzależniona od kątu pochylenia maszyny. ABS też ma kilka trybów pracy, działa inaczej w terenie i na szosie oraz w deszczu. I tak jak mówiłem na początku, ten motocykl sprawdziłby się w dalszych wojażach w łatwiejszym terenie. Jest mega stabilny, ze zdjętym kagańcem jest mega dziki, a w terenie można sobie go ustawić pod siebie i nawet z działającą trakcją dobrze bawić. Mamy też możliwość wpłynięcia na responsywność manetki gazu, a bak na wysokości stóp jest ponoć bardziej odporny na szkodzenia niż wygląda. Innymi słowy, kuleje tu tylko zawieszenie, ale to w terenie bardziej wymagającym niż leśne czy polne drogi. No i przeglądy serwisowe co 15 tysięcy km to też przyjemna rzecz. A teraz nieco więcej o jeździe na tym motocyklu podczas jazdy na motocyklu. To jeszcze parę słów na temat tego, co trzeba powiedzieć. Otóż to ten motocykl ma bardzo mocno obniżony środek ciężkości dzięki temu, że bak poszedł nam na dół. Generalnie ma 20 litrów, znajduje się właśnie w tamtym miejscu, dzięki czemu tutaj mamy dosyć wąsko, dzięki czemu tutaj na stojąco czy na siedząco jest wąsko, jest bardzo wygodnie jeździć. Mamy niżej środek ciężkości. O 20 litrów daje nam tyle, że można tym teoretycznie motocyklem zrobić przeszło 400 km bez tankowania. A jednocześnie, tak na dobrą sprawę, jego zarys boczny nie uległ jakoś mocnemu wydłużeniu, ponieważ jak widzicie, on jest tylko delikatnie wystaje poza obrys chłodnicy, a na pewno i tak wystaje mniej niż kufry, jeżeli sobie do niego założycie. Teraz trochę więcej na temat jazdy, z samej jazdy. Dobra, to co się rzuca na pewno na samym początek, to to, że mamy sobie ten duży wyświetlacz. 5 cali wyświetlacza, który zawiera w sobie wszystkie niezbędne informacje. Pozwólcie, że tym razem nie będę Wam pokazywał tych wszystkich funkcji, bo tego jest tutaj od groma. Ale powiem Wam tylko tyle, że mamy tutaj całkiem sporo możliwych ustawień dla tego, jak ten motocykl się zachowuje, jak on jeździ, co ma się z nim dziać. Na temat tego za chwilę Wam powiem. Jedyne, czego nie znalazłem w tym wyświetlaczu, to wskazania chwilowego spalania, czyli takiej informacji, na przykład, no teraz pali sobie tyle i tyle na setkę, z funkcją zmiany tego w kilometrach na litrze. Czegoś takiego nie znalazłem, ale fajne jest to, że ten wyświetlacz jest taki wielki, fajne jest to, że jest mega czytelny, tylko jak na motocykl typu Adventure chciałbym mieć tu wskazanie biegów. Do tego też ciekawostka jest taka, że mamy tu oczywiście czujnik dzień i noc, ale w nocy ta czujka dopiero załącza się po włączeniu monitora, a to sprawia, że w nocy dostajecie na dzień dobry oślepieni przy pomocy waszego wyświetlacza białym ekranem powitalnym. To jest dosyć ciekawe, szczerze powiedziawszy, bo wydaje mi się, że w tego typu motocyklach, kiedy no, kierowca jeździ sobie również po nocy w terenie, należałoby zwrócić uwagę na to, by go nie oślepiać. No ale cóż, ekran powitalny jest biały, nic na to nie poradzimy. Teraz zabrałem go tutaj, bo są warunki jakie są, nie wiem czy zaraz nie będzie padać, więc chcę być trochę bliżej. Ja jeszcze muszę po zawiezieniu tego motocykla na miejsce wziąć Tenerę 700. Akurat ten motocykl będę zamieniać na Tenerkę, także o tyle ciekawie. W każdym razie, jak widać, ten motocykl potrafi poradzić sobie również w takich warunkach. Zaraz będę Wam to chciał troszeczkę udowodnić. Też rzucę Wam pewnikiem trochę scenek z jazdy po terenie takim, powiedziałbym, bardziej skomplikowanym niż to, co widzimy tutaj. W każdym razie, jak na motocykl typu Adventure, to muszę przyznać, że ten sprzęcior ma ciekawą charakterystykę pracy silnika. Mam tu na myśli to, że dla mnie, moim zdaniem, motocykle Adventure powinny być takimi mułami pociągowymi. Takie coś jak ciągnik, takie coś jak diesel, czyli małe obroty, stabilna praca i duża siła w dolnym zakresie obrotów, tak żeby wyjechać z każdej sytuacji. Natomiast ten motocykl zdecydowanie woli większe obroty. I to tak zdecydowanie, zdecydowanie. Ale ma bardzo przyjemne hamowanie skrzynią, no, przyjemną siłę hamowania skrzynią na takich zjazdach. Mega sobie to daje radę. Ale tak jak Wam mówię, zauważyłem, że ten motocykl lubi być trzymany w okolicach 4000 obrotów. 4000 obrotów to całkiem sporo, jeżeli manewrujecie sobie w jakimś tam grząskim piasku i w ogóle wydaje mi się, że chciałbym mieć w tym motocyklu coś takiego, że jak daję mu gazu i puszczam sprzęgło, to on powinien już jechać, natomiast tutaj często jest takie nie i dopiero jak są te wyższe obroty, to przechodzi na opcję tak, co może doprowadzić do jakiegoś tam zdecydowanie zbyt szybkiego, moim zdaniem, zjarania sprzęgła. Oczywiście tutaj by poszedł i tutaj też by poszedł, ale mając na uwadze, że to nie jest mój motocykl, nie chcę się za bardzo wygłupiać, ale z tego co pamiętam po innej miejscówce, nieco bardziej bezpiecznej, z mniejszą ilością takich płyt betonowych, o których mogę rozwajać plastiki, to takie piaski dla niego to na tej oponie to jest pikuś. Generalnie też na pewno będzie to jeden z lżejszych tego typu motocykli w tej klasie, jeśli chodzi o Adventure, bo on waży niespełna tam 190 kg, jeżeli dobrze pamiętam. Mamy tu oczywiście jakieś przeszło 90 koni mocy, mamy coś około 88 newtów. Także jest to przyjemna moc na tą klasę motocykla, wystarczająca na pewno, rwie po prostu wszystko, co jest pod kołem, jak głupi. Natomiast tak jak Wam mówię, chciałbym, żeby ten motocykl miał lepsze tuby, lepsze z dołu i tak po prostu nie telepał nim, bo mam wrażenie, że to się naprawdę dużo dzieje. W ogóle fajnie jest pomyślane całe zarządzanie tym, co ten motocykl ze sobą robi. Co tu mam na myśli? Mam tu na myśli to, że jak podaje producent, jest to motocykl przeznaczony do dalekich wojaży o charakterze takim sportowym, czyli taki można powiedzieć, że sport tourer, ale również przewijający cechy i posiadający ducha takiego off-roadu. Ja dostałem ten motocykl z kostkową oponą, dlatego nie powiem Wam, jak wygląda faktyczna podróż na normalnej oponie, takiej powiedziałem bardziej szosowej niż terenowej, z tego względu, że no, na tej kostce podróż i komfort podróżowania wpływa na wiele rzeczy. Przede wszystkim ta opona, wiadomo, że przy 80 na godzinę już jest bardzo mocno odczuwalne i słyszalne wycie opony. Do tego ABS też trochę wariuje, ponieważ no wiadomo, że mamy tutaj sobie kosteczkę i kiedy dochodzi do sytuacji do hamowania na końcu odcinka asfaltowego, no to ten zaczyna ząbkować, tak, w sposób odczuwalny. No i oczywiście kwestia tego, że no odczuwalnie mniejsza stabilność, znaczy odczuwanie, mniejszy komfort psychiczny, jeżeli chodzi o jakieś głębokie pochylenia, ponieważ jest to no, nie tyle taka kostka, są różne kostki, wiecie, można złapać sobie taką kosteczkę, która pozwoli Wam się powściekać w terenie, a znajdzie też takie opony, które są i szosowe, i do takiego cruisingu, powiedziałbym, po lekkim terenie, tak? Ja mam zdecydowanie do cięższego terenu, w który ten motocykl poradził sobie spoko. No ale tak jak Wam mówię, mi udało się na jednym baku no trzepnąć przeszło 360 km czy coś takiego, także naprawdę pod tym względem szanuję, bo jest to pierwszy motocykl, który miał taki zasięg i była to bardzo mocno łączona trasa pomiędzy asfaltem, pomiędzy trasą, także nie było to coś takiego, że tylko asfalt. O, pięknie, widzicie? No, za dużo hamulca, za mało tego, za mało gazu. Nie było to jakaś tam trasa bardzo mocno nastawiona na jakiś off-road, więc dużo było raczej asfaltów, ale też było takich dróżek dosyć, powiedziałbym, ciężkich dla innych towarzyszy podróży, dlatego jechaliśmy tam momentami dosyć wolno, ale daliśmy radę, tak? I dzięki temu no, ten motocykl spalił mi bardzo niewiele. Teoretycznie producent podaje tutaj spalanie do osiągnięcia na poziomie, oho, to może być dobre, na poziomie jakichś tam 4 litrów, 4 coś litra na setkę, nie wiem, sprawdzę, to Wam powiem. Okej. To było ciekawe doświadczenie, nie powiem, no ale jak widzicie, no z dołu to tak średnio, a nie chcę go jakoś tam chytać, mając na uwadze, że mam kostkę, bo sobie ją potnę. No i właśnie też inna sprawa, że kupujesz sobie taki motocykl, żeby sobie pojeździć turystycznie, masz duży zasięg, masz potężny zbiornik, można powiedzieć, tylko co z tego, skoro zgubisz oponę, więc ja ten motocykl zdecydowanie nie brałbym na tej kostce, a wziąłbym go sobie raczej na zwykłej takiej szosowo-turystycznej oponie. Bo na pewno sprawdziłaby się lepiej, aczkolwiek w takich warunkach nie. No i właśnie testuję to podejście, że ten motocykl przejawia też ducha takiej jazdy off-roadowej, no można powiedzieć, że coś nawet się pojeździ po tym terenie, ale powiem Wam, że no dużo rzeczy się tutaj telepie, tak? Takie mam wrażenie, jakby te plastiki po prostu się telepały. O, może w ten sposób. No i też słyszałem od jednego z redaktora, pozdro Brzoza, że ponoć ten plastik, ten uchwyt tych zegarów plastikowych też bardzo łatwo połamać. Co tam się zdarzyło podczas jazd jakichś testowych gdzieś, także no cóż, na pewno w trasę bym Wam go polecił. Natomiast w taki tutaj teren jak oto tu, bez problemu. Natomiast coś bardziej hardkorowego to już chyba niekoniecznie, a to z tego względu, że po prostu no to zawieszenie średnio, te plastiki słychać, że się obijają i do tego jeszcze dochodzi nam coś takiego jak właśnie to, co przed chwilą widzieliście, być może, czyli taka mała chęć współpracy na niższych obrotach. A przecież to nie jest krosówka, żeby sobie dać, wiecie, w palnik i pojechać, tylko tutaj jednak trzeba kontrolować to, co się dzieje z tym gazem, to co robicie. Można też powiedzieć, że ten motocykl teoretycznie jest stworzony do jazdy długich dystansów w wysokich temperaturach, ale mając na uwadze to, że mamy teraz 12 stopni i jeździmy sobie z takim tempem i odpala nam się chłodnica, to znaczy, że chyba jednak nie do końca, no chyba, że jedziecie sobie przez pustynię z dosyć dużą prędkością, to wtedy być może tak. Natomiast to, co jest też świetne, to to, że tutaj mamy możliwość zmiany biegów bez użycia sprzęgła. Oczywiście sprzęgłem w czymś takim należy się posiłkować, ale jest też opcja taka, że tutaj quick shifter i down shifter, czyli no po prostu quick shifter działający w górę i w dół. Dzięki czemu, jeżeli jedziecie sobie na stojaka, tak jak ja to robiłem, po jakiejś tam piaskowej drodze, to bez problemu, bez sięgania nawet do tego sprzęgiełka, bez ciskania tej klamki, tylko nogą zmieniacie sobie przełożenie biegu. Nie muszę Wam chyba mówić, że jest to mega dobre, bo zachowujecie sobie świetnie stabilną pozycję, w żaden sposób się nie przekręcać na tym, tylko nóżką góra-dół obsługujecie sobie to wszystko. Także na mega plus. Na przykład tutaj sobie zrobię redukcję, pyk i już mam jedyneczkę, bez żadnego problemu. I to, co jest fajne, to to, co Wam mówiłem z tym bakiem, że on jest nisko, że jest wąsko pod nogami, że jest fajna pozycja na stojąco i do tego macie rewelacyjne po prostu podnóżki, duże, szerokie, ze świetnym trzymaniem. Także no nie powiem, fajny motocykl, świetnie mi się nim jeździło, ale chciałbym mieć lepszą moc, jeśli chodzi o dolny zakres obrotów. Bo im wyższy bieg, tym jest to bardziej odczuwalne, bardziej zauważalne. Na trzecim, czwartym biegu, o, jesteśmy już na dwójce, teraz już zaczyna tak delikatnie nim wozić. O, teraz na pewno będzie, widzicie jak się trzęsie? Dopiero po redukcji na dwójkę działa sobie lepiej. Ale to jest coś, co mi się średnio pasuje w takie dłuższe wojaże do Taszyba. Ponieważ ona sprawia, że już nawet przy 60 na godzinę ten powiew powietrza ląduje sobie na kasku. W związku z tym w tym kasku jest głośno, bardzo szybko jest głośno w kasku. No i tutaj tu jeszcze z połączeniem tego dudnienia i szumienia kostki sprawia, że na takie oponie jakieś dalsze wycieczki nie ma za bardzo. Motyw oczywiście do przyzwyczajenia, do wszystkiego można się przyzwyczaić, ponoć. I kiedy zrobiłem sobie tym motocyklem trasę, tak jak Wam mówię, przeszło 300 km w ciągu dnia. Co prawda z całą masą postojów, ale mimo wszystko jeździliśmy tam z różnymi prędkościami, no i znalazłem już swoją pozycję, wystarczy tam mocniej troszeczkę skuć za tą owiewką i już tam się robi ciszej. Nie zmienia to jednak faktu, że o ile przy takiej jeździe jak teraz jest fajnie, bo ja widzę wszystko nawet przy wolnej jeździe, co jest przede mną, o tyle no na trasę jest to raczej słaby pomysł. W większości motocykli typu Adventure, które miałem do tej pory, ta szyba była po prostu, jej wysokość w jakiś sposób, na jakimś mechanizmie była regulowana. Tutaj tego nie można zrobić. Także powiem Wam, że to niestety na minus motocykla. Ale co ciekawe jest to, że na tym motocyklu uzyskałem lepszy czas w przyspieszaniu pomimo kostki na 1/4 mili niż Super Mociakiem 690. No ale wiadomo, że tutaj też inaczej mamy przełożenia zrobione, jest inaczej to wszystko działa. No i przy ruszaniu po prostu nie wędruje motocykl na gumę. Aczkolwiek na pewno ten motocykl wylądowałby na gumie, gdybym miał jakąś normalną, bardziej ludzką oponę, że tak powiem. Czuję się to już jeżdżąc nawet na tej kostce, dodając gazu niejednokrotnie miałem uścisk tylnego koła. Aczkolwiek tutaj też z pomocą bardzo fajnie przychodzą nam te wszystkie systemy. Tak jak Wam mówiłem, bardzo dużo możemy sobie ustawić, chociaż na tym wyświetlaczu. Możemy sobie ustawić, że na wyświetlaczu będą albo taki zestaw danych, albo inny zestaw danych. Mam tu na myśli to, że to jest w pełni konfigurowalne, czyli możecie sobie powiedzieć, że pod menu tym chcę mieć, tak jak tu jest, datę, baterię i odległość, tak? A pod tym chciałbym wiedzieć, ile zrobiłem teraz, ile mam średnią prędkość i jaki czas podróży i takie tam inne rzeczy. Jak widzicie, ja z tym motocyklem zrobiłem 959 km na chwilę obecną. Po prostu dobrze mi się nim jeździło i też kwestia tego, że miałem go na dłużej niż zazwyczaj, ale mimo wszystko jeździło się na nim na tyle dobrze, że po prostu latałem sobie wszędzie tym motocyklem. Siedzenie jest dosyć wygodne, nie jest to jakieś tam mega twarde i ani za miękkie, czyli jest to coś takiego, co jest w sam raz do połączenia, do wyjazdu na jakieś trasy, że po prostu ten tyłek Ci się ani nie zapada, ani też w żaden sposób nie wygniata, także naprawdę rewelka. Ciekawostką jest również to, że macie tam inne pojedyncze kanapy, możecie sobie włożyć, są też kanapy z możliwą regulacją wysokości tego siedziska. A do tego fajnym patentem jest to, że pod kanapem znajdziecie sobie filtr powietrza. Także jeżeli jedziecie sobie w jakieś tam trasy, wiadomo, po jakichś tam pustyniach i innych takich dziwnych miejscach, no to wiadomo, że ten film Wam się prawdopodobnie będzie szybko zasypiał. Więc żeby Wam ułatwić jego wymianę, to po prostu ściągacie sobie kanapę, ściągacie sobie plasticzek i macie Wasz filtr. Na pewno ciekawy patent. No i to, co na pewno zgodziłbym się z tymi zapowiedziami producenta, powiedzmy, że jest naprawdę stabilne i to naprawdę ten bak dużo daje, tak nisko, i też jest fajnie wyrównoważony, w sensie mamy tutaj wałek wyrównoważający, że jak nam się, w każdym razie nie przechodzi za dużo drgań, naprawdę na sensownym poziomie. Chociaż tak jak Wam mówiłem, potrafi zacząć do tych 4000, jak mu się coś nie spodoba, to Wam zatrzęsie i powie: nie tędy droga, chłopaki. Te wszystkie motocykle typu Adventure, określane jako Adventure, wszystkie, które do mnie trafiły, czyli tam miałem i tą TVFR-ki, i tego, i Afrikę, i coś tam jeszcze, tracerki i tak dalej, wszystkie one są od siebie tak diametralnie różne, że w zależności od tego, kto jaki Adventure uprawia, to temu poleciłbym jakiś inny sprzęt. Ten motocykl na pewno skierowałbym bardziej do osób, które uprawiają, powiedziałbym, taką dynamiczniejszą turystykę, przy założeniu, że wyposażą się w jakąś większą, sensowniejszą szybę. Ponieważ ten motocykl chce iść. No, charakter sportowy ma w sobie bardzo głęboko zakorzeniony i to jest na pewno jeden z większych wariatów, jeżeli chodzi o coś takiego jak przyspieszenie i dostępną moc. Jeśli chodzi o hardkorowe tereny, to zdecydowanie lepiej jeździło mi się Afryką, ale ten na tej oponie kostkowej równie dobrze sobie radzi w takim, powiedziałbym, terenie, który bardzo często zagości na Waszych trasach motocyklowych, jeżeli uprawiacie sobie tego typu podróże obejmujące zjazd z asfaltu. Tyle tylko, że trzeba go trzymać na większych obrotach. I co tu jest też fajne w tym motocyklu, to to, że on ma ride by wire i całkiem sporo nastawów, jeśli chodzi o nasz komputer. Mamy tutaj sporo systemów, między innymi wspomaganie siły hamowania czy przyspieszenia z uwzględnieniem Waszego kąta pochylenia. Czyli jeśli jesteście w zakręcie, to siła hamowania będzie mniejsza, tak samo jak przyspieszenie będzie mniejsze. Wszystko to tylko i wyłącznie po to, żeby Wasz motocykl miał jak największy kontakt z podłożem, tak? Jak najbardziej efektywnie wykorzystywał to, czym się styka. Natomiast jeżeli chcecie, oczywiście możecie sobie to powyłączać. I teraz tutaj trybów mamy tryb do jazdy w deszczu, mamy tryb do jazdy w trasie, mamy tryb do jazdy off-road i mamy też tryb, który przechodzi do drugiej opcji podtrybów jazdy, z tym, że tam mamy dostępną pełną moc motocykla. I dla tej pełnej mocy motocykla również mamy dostępne opcje do jazdy w off-roadzie oraz po ulicy oraz tryb rally. I teraz w zależności od tego, czy jedziemy sobie w tej, powiedziałbym, automatyce tych trybów, no to w trybie automatycznym to możemy sobie tylko powiedzieć, że chcemy mieć off-road, street i możemy sobie tam zarządzić, że chcemy mieć na przykład ABS pod off-road, ewentualnie ABS pod drogę. I możemy sobie włączyć lub wyłączyć trakcję. Nie możemy jak gdyby sterować siłą tego wszystkiego, tylko po prostu sobie ustawiamy, że jedziemy sobie off-road, ABS off-road i trakcja również taka od razu nam się odpali odpowiednia. I powiem Wam, że na dobrą sprawę te automatyczne tryby świetnie sobie spisują, świetnie się spisują, dają sobie radę. Ja jeździłem dużo po tym off-roadzie na tych automatycznych nastawach i powiem Wam, że nawet działanie tej trakcji pozwalało mi na zabawę motocyklem. Pozwalało mi po prostu uślizgnąć sobie z tyłu gumę, spalić sobie tego ciapora w tym piasku, tak jak zresztą widzieliście na początku prawdopodobnie. Także to nie jest coś takiego, że ci kastruje motocykl, po prostu to już dalej nie działa. Dalej działa, można się tym bawić. I to działa do tych właśnie wszystkich trzech trybów. I też w każdym tym trybie bardzo mocno odczuwalne jest to, coś takiego jak właśnie siła, z jaką trzeba ruszyć manetką gazu, żeby osiągnąć efekt. Można powiedzieć, że tutaj nie ma czegoś takiego jak relatywnie długi czy krótki rollgas. Ten rollgas pracuje tak, jak go sobie ustawisz, za pomocą tych wszystkich systemów. Jak widzicie, mamy również tempomat. A to też parę słów za chwilę. I to jest o tyle fajne, że w tych automatycznych nastawach to wszystko pracuje tak miękko, fajnie jest zważone. Dodanie gazu nie jest jakimś tam odczuwalnym szarpnięciem, tak samo jak odpuszczenie gazu nie jest jakimś odczuwalnie mocno szarpnięciem. Natomiast jak już wejdziemy sobie w ten tryb raili, to tam, proszę Państwa, jest no dosyć hardkorowo, powiedziałbym, ponieważ tam delikatne muśnięcie manetki gazu powoduje, że on od razu się zrywa. Nie ma takiego gładkiego, płynnego przejścia do tego przyspieszenia, to po prostu dzida. Tak samo jak puścisz sobie, odpuścisz gaz, to nie jest coś takiego, że on tak Ci zacznie łagodnie, jak gdyby przeje do hamowania tym silnikiem, tylko od razu Ci szarpnie tym motocyklem, tak? Ale odczuwalny przerost mocy jest naprawdę spory. Dlatego jeżeli ktoś będzie miał normalne gumy, to może sobie tym motocyklem naprawdę bardzo sportowo pojeździć w tym trybie, bo tam po prostu maluteńkie ruchy manetką gazu powodują bardzo duże otwarcie przepustnicy, jak gdyby tak, i całkiem spora dawka paliwa ląduje sobie w naszych cylindrach. Także to jest fajne. Mamy tempomat. Do czego bym się przyczepił w tym tempomacie, to to, w jaki sposób się go obsługuje. Mam tu na marze nie tyle, że w jaki sposób się go obsługuje, tylko to, czym go obsługujemy. Mam tu na myśli tą małą dźwigienkę, która na moje oko wygląda tak, jakby mi się chciała w pewnym momencie po prostu złamać. Także wydaje mi się, że to będzie element, który no, trzeba będzie raz na jakiś czas sobie wymienić, bo jeżeli ktoś będzie jechać szarpnie mu tam czy palnie gałąź, czy cokolwiek tam wydarzy, to jest duże prawdopodobieństwo, że tutaj może dojść do jakiegoś uszkodzenia. To, co teraz widzicie, to, że jadę sobie z prędkością 85 km na godzinę na piątym biegu, wynika tylko i wyłącznie z tego, że ten szósty bieg warto wrzucać dopiero przy prędkości około 90-100 km na godzinę, ponieważ inaczej trzęsie motocyklem. To jest to, co Wam mówiłem, to jest to, co mógłbym powiedzieć, że w innych motocyklach mogłeś jechać sobie typu Adventure, na przykład Versysem. Mogę sobie jechać z prędkością 60 km na godzinę i mieć szósty bieg zapięty i ten motocykl sobie z tego wychodził, szedł, no ale tam wiadomo, 4 gary. Trochę inna charakterystyka w ogóle motocykla, ale czegoś takiego brakuje mi też tutaj, także miał większą swobodę użytku z szóstego biegu, który jak wiadomo na pewno jest najbardziej oszczędny. Fajnie też podoba mi się to, że jak dochodzi do momentu zmiany biegu, to rozświetla nam się cały ten, całe obroty. Jak zresztą widzieliście przed chwilą, jest to bardzo widoczne, zauważalne, ale jakoś nigdy nie zdarzyło mi się dojść do końca zakresu obrotów. Co dalej? Świetnie działająca ABS. Po prostu ABS jest fenomenalny. Nie mam żadnych pytań do systemu ABS, zwłaszcza w terenie. Tu na asfalcie, na tej oponie, pod koniec hamowania jest wyczuwane lekkie ząbkowanie, ale wydaje mi się, że to jest właśnie bardziej kwestia opony, aniżeli tego ABS-u. W terenie działa sobie po prostu rewelacyjnie. Tam czy było błoto, czy był, no dobra, na błocie wiadomo, że tam trzeba troszeczkę bardziej z głową to robić, ale jeżeli jest sypki piach, jeżeli jest żwir, to pełna piącha na tym hamulcu, nic się nie dzieje. Jak jest błoto, też sobie świetnie radził, aczkolwiek no, należy tutaj znów pamiętać, że mam kostkową oponę i trzeba pamiętać o tym, że jeżeli jesteś na kolejnie czy na pochyleniu, to nawet ABS się nie wybroni, bo motocykl nie wykryje tego, że znajdujesz się w pochyleniu, a no, zjazd po takim nachyleniu, jeżeli jedziesz sobie na wprost i jedziesz wzdłuż zbocza, to jest teoretycznie sytuacja równoznaczna z tym, że jesteś w dosyć głębokim pochyleniu, natomiast ponieważ motocykl w pochyleniu nie jest, to nie wykryje tego, że to jest z górka. Jak walniesz ten hebel, to możesz popłynąć z przodem. Także pamiętajcie, że ABS nie zwalnia Was od takiego jednak troszeczkę myślenia, ale na tyle co ja jeździłem, na tyle co się bawiłem, to działało świetnie, aczkolwiek dużo razy była taka, dochodziło do sytuacji, w której ten motocykl mi po prostu zgasł w trakcie jazdy, z tego względu, że no dałem mu po prostu za mało w palnik i on już tam sobie nie wybronił, nie wjechał, nie wyjechał i tak dalej, także no tutaj tak troszeczkę słabo. Ale jeżeli macie jakieś zestawy nawigacji, to macie gdzie je sobie powiesić. Tutaj macie oczywiście wyjście na ładowanie. Musiałbym zobaczyć, czy jest opcja grzanych monetek. Podejrzewam, że tak. Bardzo chciałbym zobaczyć to w tym motocyklu, pomimo tego, że mamy te handbary. Ale tak, to powiem Wam, że ma też ciężko wyczuwalny wyłącznik kierunkowskazu. Jest twardy, mega twardy. O ile przełączenie lewo-prawo działa bez problemu, o tyle wyłączenie go jest tak twarde, że często upewniam się, czy na pewno sobie go wcisnąłem. A pozostałe klawisze powiem Wam, że wystarczająco duże, łatwe do odnalezienia, dobrze wyczuwalne, trafiacie sobie palcem na nie bez problemu. Hamulec głównie obsługuje sobie jednym palcem, świetnie sobie to działa. No i macie oczywiście amortyzator na kierownicy, amorek skrętu, który na pewno pomaga przy większych prędkościach, no bo wszystkie tego typu motocykle mają tą jedną wspólną cechę, że kierowca zaczyna robić też troszeczkę zażagielek, podnosić i przód. I to koło zaczyna trochę bardziej świrować. Także fajnie, że coś takiego się tutaj znalazło. Także tak bym Wam scharakteryzował ten motocykl. Tyle o nim mogę Wam powiedzieć. Jeżeli o czymś zapomniałem, to jeszcze dorzucę do artykułu na www.motovlog.pl, więc tam też Was odsyłam. Pamiętajcie, że najwięcej aktywności zawsze jest na Instagramie, więc tam już od dawna wiedzielibyście, co się dzieje, jak się dzieje, gdzie się jeździ i jak to wygląda. Także tam Was odsyłam również na mojego Facebooka, gdzie znajdziecie również zdecydowanie więcej aktywności jak na tym kanale na YouTubie. Jeżeli macie taki motocykl, mieliście okazję nim jeździć, to prośba, żebyście zostawili swoją opinię na jego temat. Zwłaszcza jeżeli jesteście takim stałym użytkownikiem, właścicielem, to napiszcie, jak Wam się jeździ tym motocyklem, co zauważyliście. Jestem pewien, że taka wiedza będzie przydatna dla wszystkich osób zainteresowanych zakupem tego motocykla. Jeśli ten film Ci się w ogóle podobał, jesteś tu po raz pierwszy, chciałbyś zobaczyć więcej, to zapraszam Cię do pozostawienia subskrypcji i do kliknięcia w dzwoneczek. A jeżeli ten film Ci się podoba, chciałbyś zobaczyć więcej tego typu filmów, chciałbyś mi wspomóc w tej robocie, być jedną z tych osób, które mają lepiej, wiedzą więcej i przyczyniają się do rozwoju tego kanału, to zapraszam na Patronite'a. O! Pamiętajcie, że również coś takiego jak zostawienie łapki pod filmem czy komentarza również pozwala mi rozwinąć kanał. O! I co? Standardowo widzimy się i słyszymy przy okazji kolejnej okazji. Narazka!